Robert Pasut słusznie zaatakował Ukraińca. Fame MMA zrobiło ogromnego fikołka wizerunkowego, pozbawiając wypłaty swojego ciężko faulowanego zawodnika. Pod newsy zaczniemy od jednego z największych gamoni, dupków i socjopatów zagranicznej sceny influencerskiej, czyli Jack Doherty, który na ostatnim streamie spowodował poważny wypadek przez przeglądanie telefonu w trakcie jazdy i prawie zabił swojego kolegę, który bardzo poważnie krwawił. Ale Jack robił sobie z tego teatrzyk, nie przejmując się rannym chłopakiem, nagrywając z tego każdą sekundę. I nawet Kick zdecydował się, żeby permanentnie go zbanować, ale zacznijmy od początku. Jak o nim nie słyszeliście, to naprawdę nic nie straciliście. Jack zaczynał w internecie jako niewinny dzieciak, robiąc różne challenge, ale proporcjonalnie do wzrastającego wieku narastała jego szkodliwość oraz no po prostu bycie ch... Jack odkrył pranki, czyli na przykład... Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Przeszkadzanie pracownikom Walmartu. No i te granice były ciągle przesuwane przez lata, aż zaczął dla kontentu zaczepiać i prowokować losowych ludzi na ulicy. No ale cały haczyk polegał na tym, że zawsze miał ze sobą gigantycznego ochroniarza, który stawał w jego obronie, więc ci sprowokowani ludzie nie byli w stanie go skonfrontować. Jak pewnie sami pod nim widzicie, to gdyby nie ta ochrona, to ta jego płaska, nieskalana inteligencją twarz szybko stałaby się wklęsła, ale właśnie na takim kontencie mocniej się wyp... Ale to trzeba być zjebem, stary. Chodzisz, kurwasz ludzi, ale masz ochroniarzy. Ale już to, że on jest zjebem, to on jest zjebem. Ale ten ochroniarz, kurwa, imbecyl, kurwa, głupi. Jakby, jak ty możesz brać pieniądze za to, że chronisz człowieka, który, kurwa, robi ludziom na złość, krzywdę, etc. Wybił i przeszedł do streamów IRL na Kiku. Tam zaczęły się transmisje z innymi odklejencami, gdzie dochodziło do różnych krzywych akcji i często sam był tam ośmieszany albo w jakiś sposób konfrontowany. I na tych transmisjach dochodziło do coraz to bardziej degenerackich scen. Takich jak ta, kiedy jego wielki ochroniarz bardzo ciężko znokautował 3 razy mniejszego od siebie chłopaka przed kamerami. Nie no, znokdownował go. A, łeb mu rozbił, no ale nie znokautował. Więc Jack odkrył specjalną formułę swojego sukcesu, czyli prowokowanie ludzi oraz napędzanie na siebie hejtu. Na przykład wrzucając jakieś screeny, ile on tam wydaje pieniędzy w tydzień. I jednocześnie cały ten hejt i ruch konwertuje na swój profil na on-sie. By the way, nie wiem, kto to gówno kupuje, ale ma... By the way, nie wiem, kto to gówno kupuje, ale mam nadzieję, że to FBI amerykańskie ma pod okiem każdego subskrybenta, bo kto normalny kupuje dostęp do konta chłopa, który ma mordę jak 10-latek. Parę dni temu okazało się, że chociaż w jakimś stopniu działalność tego internetowego szkodnika będzie ograniczona, ponieważ na swoim ostatnim streamie, gdy w deszczową pogodę prowadził ponad 600-konnego McLarena, czytał sobie czat, nie zwracając uwagi na drogę i mocno dodawał gaz, aż w końcu doszło do aquaplaningu, który w trakcie ciężkiego deszczu zdarza się całkiem często nawet tym dobrym kierowcom. Ten jednak nie opanował samochodu, no i poważnie rozbił się o barierę. Kurwa, Konopski, straciłeś szansę, żeby mnie wpierdolić do filmu. Co jest z tobą? Nie no, kurwa. Jaki spadek jakości influencerskiej. Nie no, kurwa, no. Oh! Oh! No! 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 No, watch out. Open the door, open your door. We're locked in here. I pomyślicie, że poważna sprawa, wypadek, jego operator jest cały zakrwawiony, ale Jack postanawia... Ja mam takie spostrzeżenie, czy jakby on nie czytał tego czatu, kurwa, to czy wyszedłby z tego aquaplaningu? No chyba nie, no bo kurwa, jego jedynym pomysłem na to było, kurwa, przekręcenie kierownicy w lewo, no jakby... ...zachowywać się jak totalny psychol i w dupie ma tego mocno zakrwawionego chłopaka, no bo przecież z tego wypadku może być super content. Fuck, dude.
My fucking car! Więc daje mu kamerę i każe dalej wszystko nagrywać. Are you okay? Holy f***. Jeszcze dał mu w rękę dodatkowy telefon, żeby na pewno z każdej strony wszystko dobrze nagrał. Have your phone. Sam Jack nagrywa relację na Instagrama 2 sekundy po wypadku, by pokazać, jak go wyciągają z samochodu. Sergiusz, jak tam pracy w Poznaniu z torem gokartowym, nie możemy doczekać się ze znajomymi odwiedzić to miejsce, bo czuję, że będzie petarda. Znaczy, tak wyglądało jeszcze parę dni temu, tak? Już zostało pomalowane, lali żywicie. Tutaj. A dzisiejszy update jest taki. Kładziemy bandy. Więc jeszcze trochę zostało. Jeszcze tutaj dookoła takie słupki będą z oświetleniem. Tu od toru takie słupki jeszcze idą. Rurka poli tam karbonowa, uretanowa, poliamidowa, nie wiem jaka ona jest. I w środku diody puszczone. O, to jest zdjęcie innego kartingu, nie? Ale jakby na takiej samej zasadzie. I możesz sobie kolory po prostu zmieniać po tym, nie? Tu? No, my car, bro. Mamo, baby. Mamo, oh. Holy shit, no! I naprawdę, tego czosnka zupełnie nic nie obchodzi. On jest kompletnie bezwstydny. Jego operator jest zakrwawiony i prawie mógł zginąć przez to, że chłop jeździ jak kretyn. Oh! No! 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 A ten ciągle płacze za swoim rozbitym samochodem. Mike, are you good? Oh shit! Oh fuck! Po co wzywać pomoc albo zająć się swoim zakrwawionym kolegą? Na szczęście nawet Kik, który jest wylęgarnią takich degeneratów, nie stolerował jego zachowania. Aha. I kanał Jacka został tam permanentnie zbanowany. Reakcja widzów jest jednoznaczna, każdy stwierdził, że gość jest idiotą i mają nadzieję, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Sam influencer sobie nic z tego nie robi, a wydaje mi się, że on wręcz cieszy się tą całą sytuacją, no bo zrobiło się o nim głośno i teraz... Nie będzie majne karta. Cały ten ruch może przekonwertować na swoje konto na UEFie oraz swoich OnlyFansiar. Dropnijcie w komentarzach, co o tym sądzicie i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Jak mówimy o zbanowanych streamerach z Kika, to czas pogadać o Pasucie. Jego aktualna sytuacja odbiega od tych pokroju na przykład jedzenia stopy, czyli zalania się z randomowymi typiarami, a wszystko przez fakt, że doszło do rękoczynów. Ale po kolei. Podczas poniedziałkowej transmisji Pasut, poruszając się na wózku, i nie wiem skąd wziął się ten wózek i dlaczego postanowił się na nim przemieszczać, znalazł się w sytuacji, gdzie spotkał starszego mężczyznę pochodzącego najprawdopodobniej z Ukrainy, który miał wyzywać i dotykać w niestosowny sposób kobiety, a gdy te stawiały opór, to miał je uderzyć. Robert Pasut znalazł się na miejscu zdarzenia tuż po tych domniemanych rękoczynach i czekano już na przyjazd służb w celu rozwiązania sytuacji. Całą sytuację potwierdzał kierowca autobusu oraz kilka innych osób, co było dowodem, że zeznania kobiet to prawda. Widział wszystko kierowca autobusu na kamerach i zatrzymał się, bo jedna kobieta już straciła po prostu cierpliwość. Jednak po przedstawieniu mu sprawy i dołączając do tego wątek pochodzenia sprawcy, Pasut nie wytrzymał. No i sam postanowił zareagować. A co zrobił? Uderzył mnie jedną kobietę. Uderzył kobietę? A może ja ci zaraz a co? Nie. Oprócz wyzywania postanowił kilkukrotnie uderzyć oraz opluć mężczyznę. W niektórych źródłach pojawia się określenie pobił, jednak wydaje mi się to zbyt mocnym słowem na tę sytuację. Zresztą sami ocencie. Zrobiłeś się, że na policję. Jeszcze raz. Jednego dziadka, mogę drugiego teraz. Robert, chodź! Robert wspominał, że nerwy mu opuściły po tym, jak kompletnie niewzruszony mężczyzna kontynuował wyzywanie kobiet. Jestem też ciekaw, co ten stary creep miał w głowie, jak zobaczył, że chłop nagle wstaje z wózka inwalidzkiego, żeby sprzedać mu liścia. Ktoś ma tak, o. Robert, chodź już. Jeszcze raz, wiemy na pewno, że kobiety zostały w jakiś sposób przez tego typa skrzywdzone, skoro kilka... Ja uważam, że bardzo dobrze zrobił. Tak jak ja nie lubię rzeczy, które robi Pasut bardzo często, tak tutaj się zachował idealnie. Kilka niezależnych świadków było to w stanie potwierdzić. Jednak czy to sprawia, że reakcja Roberta jest wytłumaczalna? Opinie internautów tak. Są mocno podzielone. Jedni uważają, że postąpił prawidłowo. Bardzo dobrze zrobił, tępić głupie k***y damskich bokserów. Krytynie myślą, że policja cokolwiek rozstrzygnie. Dobrze zrobił. Nie wiedziałem, że to kiedyś powiem, ale props dla Pasuta, że oprócz siedzi i się cieszy. Jednak po drugiej stronie barykady podkreśla się szkodliwość samosądów. Po to youtuber podjechał i ktoś mu coś powiedział, nawet nie zobaczył dowodów i nie zweryfikował, czy to prawda, i zaczął napisać z
starego Ukraińca. Od wymierzenia kary są sądy, a nie patują youtuberzy. Widać... No dobrze, i teraz mam pytanie do tego pana, który tutaj mówi, że od wymierzania kary są sądy. Chciałbym, żebyś mi... Chciałbym z tobą porozmawiać, a nie... Uważaj, jakoś się z tobą spotykać, czy ten. Możesz mi odpowiedzieć na swoim gówno Twitterze? Co sąd zrobi w tej sprawie? Jaki będzie wyrok? Jaka będzie... Jakby w którym momencie kobiety, które potem chodzą straumatyzowane i boją się jeździć komunikacją miejską, albo wychodzić w nocy samotnie. Rewa też się z tobą nie zgadza, komentował twoją wypowiedź. To niech się nie zgadza, no. Jak mi zmontuje kobietę, to go kurwa kopnę w głowę, no jakby to jest kurwa proste, nie? On się nie musi za to zgadzać. Może kurwa uważać inaczej, może siedzieć na tej ławce, stary... Znaczy wiadomo, no nie, jakby też nie zarzucam Rewo, że molestuje kobiety w autobusie, nie? Ale no, to jest bardzo proste. Jak molestujesz kobiety w autobusie, musisz się liczyć z tym, że ktoś ci wpierdoli. Jakby to jest bardzo proste. Więc no, a to, że ktoś cię nie powinien bić, bo coś tam, bo artykuł jakiś taki, sraki, owaki, a ogólnie to stary dziadek, kurwa, i może trochę chory. Najmniej w tym wszystkim winne są kobiety, które są poszkodowane i nie otrzymują sprawiedliwości. A jeśli ktoś ma 70 lat i molestuje, czy 60 lat i molestuje kobiety w autobusie, to najprawdopodobniej nie odkleił się 2 tygodnie temu, tylko robi to już jakiś czas, bo jest spierdolony. Jeśli przez 60 lat nikt mu prawnie nie wytłumaczył, że takich rzeczy się nie robi, to może jak mu złamie żuchwę i będzie miał drutowaną szczękę i będzie jadł, będzie gryzł palcami i jadł przez słomkę, kurwa, papki przez najbliższe pół roku, aż będzie nie wzrośnie, to to ogarnie. Patosa nienawiść do Ukraińców. Inne komentarze wspominały o takiej bezmyślnej eskalacji, skoro i tak siedzieli tam i czekali na policję. Generalnie całkiem polaryzujący case i ciężki do takiej zero-jedynkowej oceny i chętnie poznam wasze opinie w tym temacie. Oprócz tego jest kilka innych aspektów, które sprawiają, że ludzie stają po stronie Pasuta. Wiemy, że ten dziadek nie uderzył, bo się bronił, tylko jest creepem, który próbował je zaatakować. Można stwierdzić, że obywatele Ukrainy są naszymi gośćmi. Jeżeli chodzi o te akcje, to ja słyszałem już 3. czy 4. akcję, że ktoś z Ukrainy zaczepia kobiety, maca, biega za nimi, krzyczy jakieś obrzydliwe rzeczy. A gdy goście zachowują się karygodnie, powinno się ich, delikatnie mówiąc, wyprosić, co jednak się nie dzieje. A dodatkowo w mediach jest to tematem tabu, co prowadzi do coraz większej frustracji społecznej. Z tym też jest związana reakcja służb, których wymierzanie kary za tego typu czyny są kompletnie niewspółmierne do wyrządzonej krzywdy. Władze w Polsce, w szczególności na początku ataku Rosji na Ukrainę, zapewniła olbrzymie przywileje, jak chociażby miejsca w akademikach, które już w przeszłości wzburzały Pasuta oraz innych obywateli. W akademiku jakiegoś lublińskiego uniwersytetu żyją Ukraińcy i nie studenci polscy. Tak, dla studentów nie ma miejsca. Ale jakie to jest Co także przyczynia się do uczucia niesprawiedliwości i ogólnej społecznej frustracji względem. Znaczy, ja mam takie... Ja jestem najmniej chyba rasistowską osobą, jaką możesz poznać. Ja mam naprawdę szerokie horyzonty pod względem multikulturowości, ale uważam, że trzeba zachować parę zasad. Nie, mam po prostu... Nie, no ja naprawdę nie jestem uprzedzony do żadnych kultur i żadnych narodowości. Ja wszystkich nienawidzę tak samo. No i teraz słuchajcie. Ja jestem najmniej rasistowską osobą i uprzedzoną z powodu pochodzenia, koloru skóry, jaką możesz poznać. Bo to, że sobie często żartuję, to nie ma nic wspólnego z tym, że jakby nie czuję niechęci do tych ludzi. No piszcie sobie XD. Ale powinien być jakiś ład zachowany. Jest mi ogromnie przykro, jak wielu ludziom, że wiele rodzin z Ukrainy musiało wyjechać z Ukrainy, bo Rosja ich zaatakowała. No niesamowita przykra rzecz, z dnia na dzień tracisz dom, całe swoje życie. Mega przykra sytuacja, naprawdę mega przykra sytuacja. Ja rozumiem pomóc komuś na rozruch dać, nie? Siema, przyjechałem bez niczego, no dobra, masz tu buty, masz tu kanapkę, kurczę, weź się tu połóż, tu sobie pośpi, śniadanie jest o 8. Ale nie może to trwać w nieskończoność. 2 lata, stary, to jest bardzo i to bardzo długi okres i można się w tym czasie języka nauczyć, który jest bardzo zbliżony, można znaleźć sobie pracę i tak dalej. No, w którymś momencie trzeba jakby odciąć pępowinę, nie? Poza tym ja też jestem zwolennikiem tego, że jeśli przyjeżdżasz z jakiegoś miejsca, gdzie ci się coś nie podoba, do miejsca, gdzie ci się podoba, no bo skoro przyjeżdżasz, to znaczy, że ci się podoba bardziej niż tam, gdzie byłeś, no to przyjeżdżasz i się zachowujesz tak, jak się tutaj ludzie zachowują. I nieważne, czy przyjeżdżasz z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Ekwadoru, czy przyjeżdżasz z Arabii Saudyjskiej. I nigdy nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że wyjeżdżasz z kraju, gdzie panują takie zwyczaje, do kraju, gdzie panują inne, ci się, z którego przyjeżdżasz, nie podobają, no bo skoro przyjeżdżasz, to znaczy, że ci się nie podobają. Jedziesz tam, gdzie ci się podoba, ale chcesz zwyczaje te same wprowadzić tutaj. No to trochę tak nie działa, nie? Bo jak chcesz żyć na tych zasadach stamtąd, to po prostu pojedź tam, nie? Jakby nie zmieniaj tutaj. Inna sprawa jest, że strasznymi ksenofobami są
Polacy. I ja rozumiem w takiej sytuacji, jak ktoś, jak jakiś dziadek molestuje kobiety, bo jestem pierwszą osobą, która by go w głowę kopnęła. Ja na ochotnika mogę mu w łeb zajechać, jakby to, no nie budzi to kurwa we mnie nawet żadnych oporów. Bym go kopnął w głowę, kurwa, bez problemu. Molestuje kobiety, kurwa, dostaje kopa w głowę. Ale ludzie są uprzedzeni ogólnie do nacji, a nie do ludzi, a powinieneś ewentualnie być uprzedzony do ludzi, nie do nacji. Ja jak widzę, nie wiem, gdzieś jakiegoś Ukraińca czy coś, to jakby nic do niego nie miałem. Ja to jestem jak taki sam człowiek, on potem może mnie do siebie zniechęcić. Ale nie Ukrainiec mnie do siebie zniechęca, tylko człowiek mnie do siebie zniechęca. Więc no, wiadomo, też bardziej się będzie rzucać w oczy, że jak w ostatnim miesiącu poznasz trzech chujów o narodowości ukraińskiej, mówisz, ale ci Ukraińcy to chuje. Równolegle też poznałeś 100 Polaków na przykład, chujów, nie? Tylko jakby narodowość nie była tu takim czynnikiem do zapamiętania. W każdym kraju są dobrzy ludzie i są źli ludzie. Są pracowici i są lenie. Ale jak ja widzę jakichś patusów bez zębów, którzy jedyne co robią, bo tak wyglądają, to piją browar, stary. I oni oni przejawiają jakąkolwiek wyższość moralną nad kimś tylko dlatego, że są... Jeśli przychodzi taki troglodyta, który jakoś wiele sobą nie prezentuje i bije człowieka tylko dlatego, że jest z Ukrainy, to dla mnie to jest ścierwo do utylizacji. I moim zdaniem, jeśli jesteś uprzedzony do jakiejś nacji, do jakiegoś narodu i dopuszczasz się takich ataków rasistowskich w stylu chuj nazistowskich Niemiec, że o kurwa, od dzisiaj tępimy taką i taką nację, okej, okay. Ja bym był za tym, żeby tą kurwę deportować na front do Ukrainy, pomimo, że jest Polakiem. Ale niech pojedzie, niech powie to, co tu powiedział i niech tam ogólnie się nim zajmą. Netto. Adres oznaczony tu jest. To netto, proszę pana. Zawadzkiego 46. Ale pan nie rozumie, czy co? Zawadzkiego 46. Pan ci łeb, czy co? Nie, zostaw. No co się chyba patrzysz, k***a? Na policję zadzwonię. K***a, na twoją policję. O ty, k***a! Zostaniesz chuj. Jeźdź tam, jeźdź tam. My płacimy, czekamy, k***a, na ciebie, a wiesz, za jakąś wieś, k***a. Co ty? Iście nas zada. Co ty kurwa? Policja dzwonisz? Dobra, chodź tu. Jebana ty? Co? Kurwo! Kurwo, co? Ukraińska szmato, kurwa! Co ty kurwa? Odjeżdżasz samochodem? Jak ja z tobą gadam? Odjeżdżasz? Kurwa! Odjeżdżasz? Kurwa samochodem? Nie, rozumie go, kurwa. No trzeba być kurwa turbo zjebem, żeby kurwa bić kogoś tylko dlatego, że jest z innego kraju. Ale inna sprawa. Jak przyjeżdżasz z innego kraju tutaj i kradniesz, nie wiem, kurwa, bijesz ludzi, kurwa łamiesz prawo. Deportacja, cześć. Jakby siemano. Wyrok kurwa i wypierdalasz. Względem osób z Ukrainy, więc ciężko tu o jakąś jednoznaczną ocenę. Natomiast KIK wydał swoją w postaci 7-dniowego bana, który został zmniejszony do 3 dni. Ban sprawił, że Pasut odpalił transmisję na YouTubie, gdzie opisał dokładnie, jak wyglądała sytuacja. Kierowca mówi, że tutaj było po prostu, że facet zmacał te dziewczyny, pobił, wyzywał. Potwierdziła to starsza kobieta i para jeszcze, rozumiesz? Przytoczył wiadomości od jednej z... Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Czy prowadząc interesy w Afryce płaciłeś czarnym pracownikom tyle, ile zapłaciłbyś białemu na tym samym stanowisku? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Tak, ale gdyby biały człowiek wykonywał tę samą pracę, dostałby więcej, tak? No, oczywiście. Czy uważasz, że mieszkańcy Afryki pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Znaczy, ja wam powiem tak, każdy może sobie uważać, co chce, nie? To nie jesteś w stanie zmienić cudzego światopoglądu. Ty możesz nawet nienawidzić Ukraińców, białych, czarnych, chyba kogokolwiek. Ty możesz to robić, ale stary, nie przejawiaj oznak. Spoko, ktoś tam prowadzi ukraiński biznes, do niego nie chodzisz? Okej, okay. Twój wybór. Ale nie chodź mu i nie wybijaj szyb, nie? Nie bądź
poszkodowanych dziewczyn, która również podziękowała mu za interwencję. Zaczął gadać, był psychiczny, dziwnie się patrzył, ślinił się jak oblech, smyrnął po nodze moją koleżankę, przybliżać się zaczął, poprosił, żeby odszedł. Zareagowała starsza pani, która tam była, bardzo dobrze, ta pani tutaj jest najlepsza z tego wszystkiego. Kazała mu wysiąść z autobusu, bo on palił szluga jeszcze. On zaczął ją bić, przepychać, ją kopnął i dopiero kierowca autobusu zadzwonił na policję. I na dowód pokazał screena oraz filmik, na którym słychać, jak dziewczyna mówi: nie będziesz mnie bił, nie będziesz mnie dotykał, do tego starego dziada. Ty nie będziesz mnie bił! Nie będziesz mnie dotykał! Osób też zdradził, że na przyjazd policji czekali około 50 minut, a po przesłuchaniu ofiary dostały informację, że w sumie to mogą iść z tym do sądu. No i to tyle, nie mam pewności, czy nawet dostanie mandat, co najwyżej mogą go wziąć na wytrzeźwiałkę. Przesłuchali, powiedzieli, że nie chcemy z tym do sądu, to nic nie zrobią, ewentualnie mandat, ale nie dostał mandatu i jak jest postępowanie, to wytrzeźwiałka, więc taka sprawiedliwość od policji go spotkała. Po 50 minutach czekania chyba, 40 po 50. Podczas rozmowy z policją mężczyzna też nic nie powiedział o tym, że pasut go zaatakował, więc oprócz kilkudniowego bana raczej nic mu nie grozi. I w tym wszystkim największym zawodem jest polskie prawo, które nie potrafi w takich sytuacjach zareagować. Bez względu na to, czy człowiek był Polakiem, czy Ukraińcem, czy dosłownie kimkolwiek, za to, co miał zrobić, to jednak należy się troszeczkę większa kara niż liść od streamera na wózku, albo parę godzin leżenia na wytrzeźwiałce. I sam mam do tej sytuacji trochę mieszane uczucia, no bo bez kontekstu widzimy tutaj dorosłego chłopa, który jest po kilku miesiącach treningu, który sprzedaje kopy i liście jakiemuś staremu dziadowi. I no, nie wygląda to najlepiej, ale z całą historią wokół i kontekstem, oddzielając osobiste sympatie i antypatie, nie dziwią mnie komentarze osób, które propsują pasuta. Teraz pogadamy o tej ostatniej gali Fame the Freak, która założenie miała generować więcej dymów i być taką esencją freaków, a kiedy rzeczywiście te dymy się zaczęły, no to posypały się kary i absurdalne oświadczenia, z których bardzo szybko się wycofali. Ale od początku. Dokładną analizę karty i tego, co działo się wokół tej gali, macie u Kuby z kanału Na Pięści. I na koniec wrzucę wam odnośnik do jego odcinka. Skupię się na walce Marconia oraz Ciosa i Denisa Załęckiego. Jak wiadomo, historia Denisa i Natana jest zawiła. Panowie mieli swoje wzloty oraz upadki. Odbili nawet już walkę, która trwała całe 3 sekundy przez odklepanie Natana. I Marcoń opanował do perfekcji wbijanie szpilek w Załęckiego. Słuchaj, trzymasz kurwą, jesteś kurwą. I doprowadzanie go do czerwoności. Ciągnij kichę, ta dziwka, bo jak mnie opluje, to ci kurwa ratujesz, do walki nie dojdzie, kurwa. Będziesz rozjebana, a ja kurwa powinieneś siedzieć, mam wyjebane jaja, kurwa. Czy to przez wyzwiska, czy naciskanie na jakieś delikatne tematy. A Denis niezmiennie od miesięcy daje się prowokować jak troglodyta i wciąga się w całą gierkę Natana. I nowym punktem zaczepnym Marconia była partnerka Denisa Załęckiego, która jak się okazało była wcześniej z Józefem Bratanem i między innymi występowała u niego na live'ach kręcąc dupą. Więc wokół Denisa powstała cała ta beka, że cytuję, charakternie ślizga się po czarnym. I Natan do tego w różny sposób nawiązywał na programach, by po prostu sprowokować Denisa. Natomiast apogeum wydarzyło się na programie Face to Face, gdzie Załęcki wybuchł i zaatakował Natana oraz prowadzącego, bo Fej miało go zapewniać, że ten temat nie będzie wyciągany. Lega co do chuj, lega. Spotykałem się z taką dziewczyną, nie? Najgorsze jest to, że koledzy mi powiedzieli, że ślizgam się po p***, nie? Mówili coś, jakaś eskorta, czy co? Ale to są, ale wy jesteście p***a chłopy, ty. Mówiłem. Ale dobra, teraz mam opowiem historię, bo zaczynamy to p***ać. I naj... Bo idę do was i tak, i wiadomo, tematy rodzinne to delikatna sprawa i friki to nie jest miejsce na mielenie takich stref. Ale opinie ekspertów są podzielone, czy rzeczywiście pani, która kręciła mu Józefa na live'ie, a teraz jest w związku z Denisem, który, jak się okazało, charakternie ją zdradza. Moja dziewczyna mi pozwala spotkać się z innymi kobietami prawie x. Można nazwać pełnoprawną rodziną. I co ciekawe, to Denis od początku komunikował, że on tej walki to w sumie nie wygra i dostanie dyskwalifikację, no bo zrobi jakiś nielegalny ruch typu sucker kick. Przegrywasz ten pojedynek tak oficjalnie. Nie, to nie, ja to mówię. Ja nie wychodzę tu, nie przegrałem, bo nie wychodzę po werdykt, nie wyszedłem po werdykt. Już mówiłem to wiele razy. Jesteś zadowolony z tego, jak to się potoczyło? Nie, bo za szybko to trwało. No i te zapowiedzi się ziściły. Wszystko trwało jakieś 30 sekund i potem jak panowie wjechali w Denisa, to ten po chwili wstał i wypłacił sucker kicka w twarz Natana Marconia. Co oczywiście przerwało walkę i dyskwalifikowało Denisa. Góra! Góra! Stop! I to nie był nawet koniec, ponieważ do klatki wpadł narożnik Załęckiego, który zaczął dodatkowo atakować Ciosa. No i generalnie, kiedy na przykład taki Najman 4 lata temu wykonał nielegalne kopnięcie w stronę Don Casio, a potem zaatakował go jeszcze narożnik Najmana. To tu się dzieje, awantura!
Kłopoty Najmana chciałoby się rzec. To dostaliśmy te ogromne i poważne komunikaty o pozwie, zakazie wstępu, permanentnym banem dla Najmana, który standardowo po czasie okazał się fikcją, natomiast w tamtym momencie warto było zagrać taką kartą. Ale to, co Fame MMA ogłosiło po tej walce, to naprawdę dawno nie widziałem takiego fikołka wizerunkowego. Fame stwierdziło, że po tym jak Nathan został ciężko sfaulowany nielegalnym kopem w głowę, świetnym pomysłem będzie ogłoszenie, że po pierwsze nie dostanie swojej wypłaty za walkę, ponieważ pan prezes Fame zakazał mu dotykania tematu tej dziewczyny Denisa na programach, a po drugie jego całą garzę dostanie chłop, którego nielegalnie sfaulował. Więc gratulacje Fame, bo naprawdę niesamowicie rozkminili ten PR-owy ruch. Prawdopodobnie oczekiwali reakcji typu: dobrze, aż tego Marconia. I pewnie były osoby, które tak pomyślały, no bo umówmy się, sporo osób nie przypada za Nathanem, ale nawet jak kogoś bardzo nie lubimy i widzimy, jak ta osoba jest po prostu potraktowana bardzo nie fair, no to jest nam tej osoby szkoda. No i nie wypada tak traktować swojego ciężko sfaulowanego zawodnika, który jednak przychodził na te programy, wyszedł do walki, zaryzykował jakoś swoim zdrowiem, to jeszcze nie zapłacić mu za to, co stało się na programie. I nie poinformowali go o tym po samym programie, tylko po całej gali. Federacja zachowała się jak naprawdę skończone hieny. Zostali na wszystkie strony zmieleni przez widzów w komentarzach i szybko pojawiło się kolejne oświadczenie, w którym jednak wycofali się z decyzji o zabraniu garzy Marconiowi i dali znać, że ukarają i jedną, i drugą stronę. Denis dostanie wynagrodzenie pomniejszone o 30%, a Nathanowi pomniejszą wypłatę o 20%, no bo zaatakował bliskich na programie. Czyli Nathan, który nawiązał do tematu jakiejś dziewczyny, dostaje minus 20% z wypłaty, a Denis, który go nielegalnie sfaulował, dostaje podobnie, czyli minus 30%. Więc zajebiście, może jeszcze zaraz jakieś czwarte oświadczenie się pojawi, ponieważ ta decyzja również nie została ciepło przyjęta przez widzów. W każdym razie ciekawym rozwojem spraw może być pozew Nathana wykierowany w Denisa, bo Załęcki sam przyznawał się przed walką oraz po walce, że jego zachowanie to było zaplanowane i zamierzone. No i wręcz od początku zapowiadał, że on idzie tam po prostu ich skrzywdzić, a nie wygrać walkę. Jak który się przewrócił, zostanie obalony, czy podział się, czy po moim obaleniu, będzie tak leżał na czworaka czy coś, no to ja nie mam możliwości, że nie podbiegnę i nie dostanie takiego kopa, że po prostu straci przytomność i mu skręcę kark, jakby nie miał taką możliwość. Naprawdę ci mówię, to będzie grubo. Jak zasugerował Nathan na Twitterze, tak zamierzony i niebezpieczny faul może zostać podpięty pod procedurę karną. Więc zobaczymy, może Denis znowu będzie pisać listy do prokuratury. Jednak wiecie, jak to jest z tymi pozwami w świecie influencerów. Zwykle się je zapowiada, żeby zrobić jakiś szum, po to, żeby finalnie nic z tego nie było. W moim odczuciu cała ta gala była po prostu mierna i tak też podobno mówią wyniki sprzedaży, o których więcej dowiecie się na kanale Na Pięści u Kuby. Znajdziecie tam wiele różnych ciekawych freakfightowych tematów. Ja będę spierdzielał, trzymajcie się. Cześć. No i tyle, nie? Ja się boję komukolwiek zaufać. Nowe kłamstwa lecam do ucha. Przez to nie wiem sam czego szukam. Sam czego szukam, sam czego szukam. Przez to siedzę sam w nowych nutach. Sam w nowych nutach, sam w nowych nutach. Nie wyjaśni nic, nawet spacer w białych butach.